Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Get Ready With Me. Wiem, że są to odcinki, które bardzo polubiłyście. No i zapraszam Was dzisiaj na taki odcinek specjalny. Nazwijmy go odcinkiem walentynkowym, dedykowanym wszystkim moim singielkom, które być może mają jakieś smuty, źle się czują, coś się tam u Was dzieje. Chciałabym Wam opowiedzieć dzisiaj o mojej perspektywie tego, w jaki sposób przetrwałam ostatnie pół roku jako singielka, czego doświadczyłam, jakie mam rady dla siebie, ale oczywiście możecie wziąć z tego coś dla siebie. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Klasycznie wypisałam sobie, słuchajcie, 10 podpunktów w moim notesiku. Mamy tutaj adnotację walentynki, także no cóż, nie przedłużając, przechodzimy do makijażu i do moich wniosków. Klasycznie, moje drogie, przechodzimy do makijażu. Ja już sobie przygotowałam kawę, herbatę i wszystko. Jeżeli, słuchajcie, macie wrażenie, że tutaj jest ciemno, no to macie rację, ponieważ powiem Wam szczerze, że jest godzina 17 i jest niedziela w momencie, w którym to nagrywam, ale maluję się, ponieważ widzę się wieczorem z dziewczynami, także tak to wygląda. Miałam trochę taki dzień lenia, ale stwierdziłam, czas się wziąć do roboty. Jeszcze tak na wstępie, kto jest pierwszy raz, kto pierwszy raz ogląda ten odcinek i w ogóle odcinki z serii Get Ready With Me, ja od razu powiem, ja jestem włosomaniaczką. Nie jestem absolutnie osobą wykwalifikowaną w makijażu, więc popełniam na bank masę błędów. Natomiast zawsze staram się, żeby w tych odcinkach Get Ready With Me ten makijaż był gdzieś tam bardziej tłem niż rzeczywistą wartością samą w sobie, bo prawdopodobnie niewiele się ode mnie nauczycie w tym temacie. Ja tam próbuję trochę nowych skilli w makijażu, ale idzie mi średnio. To od razu Was uczulam. Wybaczcie, jeżeli nie będę patrzeć tak na wprost w Was, ale mam tutaj lusterko, więc będę spoglądać sobie w ten sposób. Wszystkie kosmetyki, których używam, wypiszę Wam. Ja używam absolutnych taniach w ogóle do makijażu, także no, takim przydługim wstępem, jak zwykle Was przywitałam. Przechodzę, słuchajcie, tutaj do nakładania korektora, a właściwie resztek mojego korektora, bo już powiem Wam, nic z niego praktycznie nie zostało. To jest korektor firmy Essence Camouflage Matte Clear. Bardzo spoko, niestety bardzo szybko się zużywa, ponieważ mam cienie pod oczami, no i tak to wygląda. Słuchajcie, dziewczyny, no dzisiaj odcinek specjalny, tak jak Wam zapowiedziałam na samym początku. Jest to odcinek dla singielek i o tym, że od pół roku, słuchajcie, jestem singielką. No i ja dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Czy to jest coś złego? Absolutnie nie. No ale może wiecie, ja jestem aktualnie, przeżywam taki swój healing, można to nazwać. Próbuję się wyleczyć po tym wszystkim, ponieważ byłam 7 lat w związku, który rozpadł się z bardzo nieprzyjemnych przyczyn. No generalnie typ mnie zdradzał, wiecie jak jest, po 7 latach zaręczona, przestałam być zaręczona. No więc musiałam się wyprowadzić, zmienić swoje życie, ale te wszystkie szczegóły opowiadam w pierwszym Get Ready With Me, więc jeżeli jesteście ciekawe, no to zapraszam Was oczywiście do poprzedniego filmu, który nagrałam dawno temu i to była perspektywa po 2 miesiącach, czy tam po 1,5 miesiąca bycia singielką i dzisiaj perspektywa po pół roku. No i słuchajcie, tak jak wspomniałam, 10 podpunktów. Pierwszy podpunkt przeczytam, żeby tutaj to wybrzmiało. Pierwsza sprawa jest taka, że uczucie samotności jest totalnie w porządku. Mamy prawo czuć się samotne i emocje są tylko nośnikiem informacji, a nie jakby jakimś końcem świata. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz w życiu, tak naprawdę od tego pół roku, jestem sama. Sama na tej zasadzie, że muszę sobie sama organizować cały dzień, wiecie o co chodzi, że na przykład dzieje się coś w moim życiu i nie do końca jest tak, że mam z kim się od razu tym pochwalić, że to nie jest do końca tak, że ktoś mi pisze dobranoc albo dzień dobry, że jak robię coś fajnego, to nie do końca ktokolwiek jest ze mnie dumny. Oczywiście są tam gdzieś rodzice, moi przyjaciele w tle, rodzina i tak dalej, bliscy ludzie, ale wiecie, jednak po takim długim związku jesteśmy przyzwyczajone do dzielenia się taką codziennością z naszymi partnerami. I powiem Wam, że to była w ogóle rzecz, która bardzo mnie zdziwiła na samym początku mojego końca, tak naprawdę, związku. I to była rzecz, której przyszło mi doświadczyć i ja byłam szczerze zdziwiona, że tak w ogóle jest, że ja po prostu muszę być sama i że ja w tych wszystkich emocjach swoich, w różnych trudnych stanach, no bo bywało różnie, to od razu Wam powiem, ja się umawiałam z różnymi typami później, więc no miałam tam przeróżne historie. No i bywało różnie. I oczywiście zawsze byli dostępni moi przyjaciele i tak dalej, ale czasem jest też tak, że po prostu wszyscy mają swoje życie.
Dobra, słuchajcie, bardzo szybko przeszłam w ogóle z tego korektora jak nigdy. Jeszcze go sobie wklepię później lepiej, ale teraz lecę od razu z podkładem. I to jest w ogóle podkład, który kupiłam w Biedronce. To jest podkład za dychę od Belle. I wam powiem, że jestem bardzo zadowolona. W ogóle nic od niego nie oczekiwałam, a spełnił moje po prostu wymagania. Jak na podkład za 10 zł. Jeżeli nie macie czasu iść do Rossmana czy tam coś i jesteście w Biedrze, kupcie sobie ten podkład. Wszystkie linki w opisie, jeszcze raz podkreślam. Dobra, bo się wybiłam. W każdym razie to uczucie samotności, powiem wam szczerze, towarzyszy mi na co dzień. W sensie, już teraz nie jest tak bardzo wybrzmiewające, ale to jest normalne i macie święte prawo czuć się czasem samotne. I moim zdaniem w ogóle bardzo źle oceniamy te emocje, że jakby ta samotność jest dla nas taka trudna. A moim zdaniem jednocześnie to jest w ogóle coś, czego absolutnie trzeba doświadczyć. A wiecie dlaczego? Bo jeżeli tego nie doświadczymy, no to nigdy się tego nie nauczymy. I tak jak tam napisałam, emocje to jest tak naprawdę tylko taki nośnik informacji dla nas, a nie jakiś stan patologiczny, powiedzmy. Tak właśnie powinnyśmy do tego podchodzić. I doświadczanie samotności bywa pomocne, bywa bardzo ważne w ogóle dla naszego zdrowienia, dla naszego healingu. I powiem wam szczerze, że przez ten cały czas, tak jak promuję, czy to na Instagramie, girl power i w ogóle niezależność i tak dalej, no wiecie, te wszystkie rzeczy, to nie odbieram sobie prawa do tego, że czasem po prostu bywam samotna. I wy też możecie tak czuć. I to jest normalne. I po prostu zamiast gdzieś tam negować te emocje i zamiast je chować i ukrywać i w ogóle, wiecie, załamywać się, że coś takiego czujemy, po prostu moim zdaniem musimy to przyjąć. I to jest najważniejsze, co z tą emocją musimy zrobić. I wiem, że dzisiaj, jeżeli oglądacie to w walentynki albo w tym okresie około walentynkowym, wszyscy są zakochani i w ogóle, ta samotność może gdzieś tam przybierać jeszcze na wadze, natomiast zaufajcie mi, ja też to czuję i myślę, że większość dziewczyn po jakichś takich beznadziejnych związkach, fatalnych rozstaniach czują bardzo podobnie. Słuchajcie, podpunkt drugi. Umawianie się z byle kim to marnotrawstwo czasu. Zaufajcie mi, przysięgam dziewczyny. Ja myślę, że w ogóle zrobię kiedyś odcinek o typach, z którymi się spotykałam, w sensie oczywiście tam bez podawania imion, nazwisk i tak dalej, żeby nikogo nie rozpoznać. Natomiast umawiałam się chyba z każdym narcystycznym manipulantem i w ogóle z tymi wszystkimi chorymi zagrywkami. I za każdym razem, jeżeli umawiałam się z takim człowiekiem, odciągał mnie on od tego, co jest dla mnie ważne, czyli na przykład od tworzenia kontentu w internecie. To jest dla mnie priorytet. I za każdym razem marnowałam czas i swoją energię, wkładając po prostu i dając komuś te wszystkie dobre rzeczy, które mam w sobie i później brakowało mi powera, żeby w ogóle robić własne rzeczy. I to nie jest pierwszy raz, bo teraz powiem wam szczerze, że jestem świeżo po zakończeniu kolejnego jakiegoś tam, no nie związku, ale jakiejś tam dziwnej relacji, z której nic nigdy nie wynikało, która miała, wiecie, no w ogóle obiecywanie i tak dalej. Jeżeli ktoś od początku nie jest z wami szczery i nie chce z wami czegoś tworzyć, to zaufajcie mu na samym początku, proszę was, bo inaczej zmarnujecie swój czas. I ja wam powiem, że w ogóle to też jest tak, że ja przecież od chyba pół roku, czyli tak naprawdę od momentu, kiedy jestem singielką, kręcę się w kółko, zarówno na Instagramie, jak i na YouTubie, bo nie mogę skupić się na rzeczach, które są dla mnie priorytetem. A priorytetem dla mnie jest to, żeby robić fajne rzeczy, żeby cieszyć się z tego, żeby dawać wam wartość, żebyście wy to oglądały, żebyście były zadowolone, żeby, no nie wiem, to wszystko się kręciło i żebym mogła siebie realizować. I ja siebie realizuję w momencie, kiedy właśnie nagrywam filmy na YouTuba, kiedy robię te rzeczy, a wszyscy ci mężczyźni, którzy zmarnowali w ogóle kawał mojego czasu, no po prostu, no masakra. Więc jeżeli macie do czynienia z kimś, kto odciąga was od rzeczy, które są dla was ważne, nawet nieintencjonalnie, jakby nie wybrzmiewa to, że on chce to robić z premedytacją, tylko po prostu przestajecie robić rzeczy, które są dla was istotne i dajecie komuś uwagę, kto tej uwagi jakby nie daje wam w zamian, to powiem wam, że w ogóle to uczucie samotności, o którym wspomniałam wcześniej, wybije w was jeszcze bardziej. Za te iluzje słono przyjdzie nam zapłacić. Pamiętajcie o tym, żeby najpierw siebie stawiać na pierwszym miejscu. To jest coś, czego się absolutnie uczę cały czas i uczę się tak samo stawiania granic. Wydawało mi się, że mam je świetnie wyuczone, że potrafię po prostu robić to bezbłędnie, natomiast nie jest tak.
Wciąż bywa tak, że po prostu mężczyźni chcą, nie wiem, jakichś dziwnych rzeczy ode mnie i ja się na to zgadzam, albo coś jest po prostu nie tak. Także powiem Wam, że to singielskie życie i te moje jakby przerwy i tak dalej wynikają z beznadziejnych relacji i z marnowania czasu po prostu na typów, którzy są tego absolutnie nie warci. Więc jeżeli macie jakikolwiek znak od typa, że on nie jest tego wart, to błagam, zaufajcie sobie i mi, że jeżeli chociaż raz przeszło Wam przez głowę, że on nie jest tego wart, to nie jest. Wraz z podpunktem trzecim malujemy brwi. Słuchajcie, ja brwi maluję jakąś przytyraną kredką od Vibo 3 w jednym, Eyebrow Stylist Shape Fill Comb, nawet nie wiem co to jest, numerek 1, oraz równie przytyranym jakimś takim brzydkim tuszem, on chyba już chce się poddać, nawet nie wiem jakiej marki, bo wszystko się tutaj starło, przysięgam wszystko, a Miss Sporty, to jest wiecie co, taki żel, więc najpierw sobie czeszę te brwi, i później jakby koloruję je, wiecie, tą kredką, a później przykrywam tym przytyranym żelem. I podpunkt trzeci to jest, moje drogie, słuchajcie, healing, to są skrajne stany. Nigdy nie wiesz, co przyniesie Ci kolejny dzień. Powiem Wam szczerze, że przez te pół roku miałam w sobie chyba więcej emocji niż przez ostatnie 7 lat w moim związku. Nie dlatego, że tamten związek był zły, bo on nie był zły, tylko dlatego, że po prostu przyszło mi doświadczać tak skrajnych i różnych emocji, że w ogóle nie byłam na to gotowa. Wydawało mi się, że jestem, a nie byłam. Płakałam, śmiałam się, tańczyłam, odkryłam o sobie po prostu wszystko nowe. Doświadczyłam siebie jako nowej osoby i dlatego też tworzę nowy content, mówię o nowych rzeczach, bo przysięgam, że to jakby to, co się zdarzyło w moim życiu, miało przeogromną zmianę i jakby wpłynęło na mnie w całości. I tak samo jak inaczej wyglądam, tak samo inaczej się czuję. I nigdy nie wiem, czy wstanę, wiecie, i lewą nogą, czy prawą nogą, i ja wiem, że może Wam się to wydawać normalne, że no każdy ma tam jakieś swoje humorki, ale nie. Jeżeli chodzi właśnie o takie leczenie się po związku, zwłaszcza po tak długim związku, to trwa. I to, co jest najważniejsze i co powinno wybrzmieć, to przede wszystkim daj czasowi czas. I wiem, że brzmi to jak po prostu oklepany slogan i w ogóle, ale przysięgam, że tak jest. I naprawdę, jeżeli tylko dacie sobie pełne prawo do różnych emocji, do różnych sytuacji, do różnych przeżyć, do tego, że możecie jednego dnia czuć się po prostu powerful i być, wiecie, głównym charakterem w swoim życiu, a na następny dzień płaczecie za jakimś głupkiem, który jest w ogóle tego nie wart, i nie mówię nawet o waszym byłym, tylko o jakimś typie, z którym byłyście na dwóch randkach i was olał, albo, nie wiem, zgostował, albo ogólnie uznałyście, że no, jakby nie jesteście na tym samym poziomie, nie chcecie tego, coś się stało, macie święte prawo do przeróżnych emocji i to się będzie działo i to jest naturalna kolej rzeczy, takie właśnie zdrowienie, no to jest jakby, to jest proces i nigdy to zdrowienie nie przychodzi o tak, dzień dobry, wstałam i wyzdrowiałam. No niestety nie. I ja wiem, że na ten proces my się lubimy obrażać i lubimy się domagać, żeby on szedł sprawiedliwie, żeby on postępował z dnia na dzień i jakby był taki równy. Ale to jest jedna z tych rzeczy, które mnie bardzo zaskoczyły, że właśnie healing, słuchajcie, w ogóle jest nierówny, jest nierównomierny. My popełniamy błędy 100 razy te same. Umawiamy się z typami, którzy w ogóle są tego nie warci. I jeżeli doświadczyłyście tego, to ja też i tak po prostu jest i tak będzie. I dajcie sobie prawo do błędów i w ogóle nikogo nie słuchajcie, moim zdaniem, bo każda z nas zasługuje na to, żeby popełniać swoje błędy i żeby wyciągać z nich własne lekcje. I nawet czasem jest tak, że musimy 10 tysięcy razy popełnić dokładnie ten sam błąd, żeby za 10-tysięcznym pierwszym razem zrozumieć, że to nam dłużej już nie służy i nie chcemy tego robić więcej. I właśnie ja tak miałam i wierzę, że jeżeli też tak macie, no to przejdzie, obiecuję, ale też przyjmijmy to takim, jakim jest. Otwieramy, słuchajcie, podpunkt czwarty wraz z paletką. No jak widać, mega professional paletka, lovely. Ja tutaj będę malować się tylko takim cieniem bazowym. Będę malować powieki i później dokładam inne cienie. To już jest, wiecie, taka bardziej zaawansowana po prostu technika makijażowa. Podpunkt czwarty tyczy się głównie randkowania i randkowania właśnie jakby dziewczyn, które są gdzieś tam po jakimś długim związku i nie wiedzą, o co chodzi. Jakby been there, done that i brzmi on tak. Nie istnieje coś takiego jak sprzeczne sygnały od mężczyzny. On po prostu nie jest zainteresowany. Jeżeli zdarzyło Wam się po długim związku zacząć się umawiać z typem, który, wiecie, raz do Was pisze, następnego dnia do Was nie pisze, później się odzywa, a później nie, raz proponuje spotkanie, a później w sumie to on nie jest zainteresowany i nie wiecie, o co chodzi, to po pierwsze, to jest manipulacja i to obrzydliwa. To jest robienie hot and
cold i chciałabym w ogóle ten temat kiedyś rozwinąć. Dajcie znać, czy wam to, czy wam się podoba taki temat, bo powiem wam szczerze, że znam się trochę na manipulacji, ja studiuję socjologię i też zdecydowałam się pisać pracę magisterską właśnie na temat manipulacji, na temat właśnie szkół podrywu i tak dalej, technik przeróżnych. Natomiast pamiętajcie o tym, że jeżeli oddajecie serce typom, którzy dzisiaj chcą z wami gadać, a na następny dzień, nie wiem, nie odzywają się i tak dalej, to oni po prostu nie są zainteresowani. Nawet jeżeli będą udawać, że oni byli tacy zajęci, no po prostu Barack Obama, wiecie, nie miał czasu napisać SMS-a, nie miał czasu napisać cześć, co u ciebie, jak mija ci dzień. I rozumiem, że jakby wszyscy mamy różne tryby życia, wiecie o co chodzi, że nie mamy czasu często naprawdę na wiele rzeczy, ale umówmy się dziewczyny, zainteresowany mężczyzna wami naprawdę nie będziecie się zastanawiać. Jeżeli facet chce z wami spędzić czas, to nie będziecie musiały myśleć, czy on rzeczywiście, czy wy mu się podobacie, czy nie. Jeżeli kiedykolwiek przechodzą u was takie myśli, że właśnie w sumie to nie wiadomo, o co z nim chodzi, to bierzcie to za nie. Bo prawdziwie zainteresowany mężczyzna, ja wiem, jak on się zachowuje. Na pewno nie tak jak ci, z którymi miałam do czynienia, czyli właśnie byli tacy hot and cold, jakby ciągle nie wiedziałam, na czym stoję i tak dalej. Jeżeli jesteście singielkami, randkujecie aktywnie i po prostu spotykacie jakichś takich dziwnych facetów na swojej drodze, którzy właśnie wysyłają wam sprzeczne sygnały, to jest sygnał, że czas po prostu się ewakuować. Wiecie czemu? Bo oni teraz będą czerpać satysfakcję z tego, że wy im odpisujecie i tak dalej, a później, jak przyjdzie co do czego, to naprawdę przepłacicie to srogimi łzami i wiecie, płakaniem w poduszkę. Żadnej z was tego nie życzę i po prostu zaufajcie mi na słowo. Przepraszam, że tak się drapię po nosie, ale powiem wam, że za każdym razem, jak robię sobie makijaż, to mnie swędzi nos. Mówiłam o tym w ogóle kiedyś na Get Ready With Me i pytałam was, czy też tak macie, ale nikt mi nie odpowiedział, więc błagam, odpowiedzcie mi, czy was też tak swędzi nos. Podobno to chyba jest miłość, złość, gość. Moja mama kiedyś tak mówiła, że jak swędzi nos, to no, wiecie, to zależy, gdzie to na gościa. No nie wiem, w każdym razie za każdym razem mnie swędzi, także no, tak to wygląda. Dobra, cień bazowy położony, przechodzimy do kolejnego punktu i po prostu pamiętajcie, zapamiętajcie sobie raz na zawsze, dziewczyny, że jeżeli umawiacie się z facetami, oni nie są pewni albo wysyłają wam sprzeczne sygnały, to bierzcie to za nie. Dobra, słuchajcie, wlatujemy ponownie z korektorem, a następnie z nową paletką, zaraz wam pokażę. I z dwoma podpunktami naraz, bo myślę, że one świetnie się łączą. Pierwszy jest taki: nie zrobisz nic lepszego dla siebie niż skupienie się na sobie. Powiem wam tak, za każdym razem jak odwracam swoją uwagę i oddaję swój cenny czas, swoje emocje, swoje, nie wiem, no wszystko po prostu co mam komuś innemu, to za każdym razem tracę czas. Nic nie ma lepszego w tym procesie healingu niż skupienie się na rzeczach, które są dla nas ważne. Czyli właśnie w moim przypadku jest to nagrywanie filmów na YouTubie, robienie kontentu w internecie, studia, spotkania ze znajomymi, no nie wiem, pielęgnacja włosów, wiecie, takie swoje własne sprawy, chodzenie na pole dance. Przysięgam i ja wiem, że tak jak tutaj mówiłam w tym podpunkcie pierwszym, że czasem czujemy gdzieś tam samotność i że czasem jest tak, że po prostu chcemy się do kogoś przytulić i tak dalej. Przysięgam wam, że te pół roku to u mnie był czas, ja myślę, że wszechświat, wiecie, ja jestem astro girl i wierzę w to przeznaczenie, jestem fatalistką, myślę, że wszechświat nie bez powodu wystawił mnie na próbę bycia samej ze sobą, bo ja po prostu musiałam się tego nauczyć. I to za każdym razem, jeżeli odwracam swoją uwagę od robienia rzeczy, które są dla mnie ważne, za każdym razem tego żałuję, bo przysięgam, że kocham to robić i nie dam się po prostu po raz kolejny gdzieś tam, wiecie, rozproszyć, bo później nie robię tych rzeczy. I kolejny podpunkt bardzo ładnie łączy się z poprzednim. Podpunkt szósty to: wszystko, co chcesz dostać od innych, w tym od mężczyzn, spróbuj odnaleźć najpierw w sobie. I powiem wam, że ja tak błagałam o miłość i ja byłam zdesperowana i w ogóle jakby wiem, że może to jest strzał w kolano, ale taka jest prawda, no jakby po takim długim związku ja naprawdę bardzo chciałam się zakochać i oczywiście się zakochiwałam i chciałam czuć to od innych, ale wydaje mi się, że mimo wszystko brakowało mi przede wszystkim miłości do samej siebie i że ta miłość do samej siebie gdzieś tam wybrzmiała dopiero po jakimś czasie, jak się zawiodłam na pierwszym, drugim, trzecim, no ogólnie na facetach, z którymi gdzieś tam, wiecie, randkowałam, spotykałam się i tak dalej. Aktualnie z nikim się nie spotykam, jakby ktoś chciał zapytać, to nie, z nikim się nie spotykam i nie zamierzam. Zamierzam się właśnie skupić na sobie, bo wydaje mi się, że wszystko przyjdzie w swoim czasie i teraz jest mój czas na skupienie się właśnie na sobie. Więc wszystko to, jakieś poczucie bezpieczeństwa,
stabilność, fajne rzeczy, robienie fajnych rzeczy, rozmowa, rozumienie można zrobić samemu ze sobą. Ja wiem, że może to brzmieć dziwnie, ale w moim odczuciu nic lepszego dla siebie nie zrobimy, niż właśnie takie dawanie sobie tego, czego oczekujemy od partnera. Bo być może to nie jest tak, że jesteście needy, jeżeli potrzebujecie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa od kogoś, jeżeli chcecie słyszeć komplementy, ale błagam, róbcie to sobie też same. I przysięgam Wam, że moje życie się odmieniło, odkąd każdego dnia wstaję rano i myślę sobie, pięknie dziś wyglądasz, dzień dobry Ada, wszystkiego dobrego dla Ciebie, miej fajny dzień, jestem z Ciebie dumna, czy cokolwiek innego. Przysięgam, że to było dla mnie przełomowe, mimo że było tak proste, a jednocześnie tak trudne, żeby odkryć to samej w sobie. Słuchajcie, podpunkt 7 i kolejny etap, czyli paletka, jak widać moje ulubione kolory już są bardzo takie tutaj styrane, powinno mieć nowe. I teraz zobaczcie, co ja robię. Ja sobie takie maluję niby kreski przy pomocy takiego pędzelka chudego, bo nie umiem malować sobie kresek eyelinerem czy jakąś kredką, więc zawsze robię to cieniem. I wychodzi to tak sobie, ale tam ukrywam, wiecie, że niby jest okej. W każdym razie podpunkt 7, tutaj przełożyłam sobie zeszyt. Każdy kryzys to dla Ciebie rozwój. Ufaj, a nie, to już kolejne. Każdy kryzys to dla Ciebie rozwój i to jest prawda. Za każdym razem, kiedy budzę się rano i jest mi smutno, kiedy po prostu czuję, że coś jest nie tak, że wiecie, że no nie idzie mi coś, co sobie zaplanowałam, że znowu się zawiodłam emocjonalnie, że znowu w coś włożyłam kawał serca i nic z tego nie otrzymałam, że znowu mam poczucie, że sobie z czymś nie radzę, że po prostu ciągle mnie coś przerasta. Każda taka myśl później przeradza się w działanie i w jeszcze większy angaż, w satysfakcję. I nie ma tak, nie bywa tak, że człowiek rozwija się sam z siebie bez utraty czegoś po drodze. I zazwyczaj właśnie tak jest. I healing robi dokładnie nam to samo, że na przykład odsuwa od nas ludzi, którzy nam nie służyli. Że wiecie, czasem też jest tak, że w przypadku mężczyzn ghosting is a blessing, w sensie serio. Jeżeli spotykacie się z kimś i on wam nie daje tej satysfakcji... O Jezu, chrupek. Czekajcie chwilę, bo chrupek po prostu tutaj przerwał. Sorki, mieliśmy tutaj małe chrupkowe kryzysy. Wiecie, mieszkam z kotem, także wiecie, dźwięki kota. Jak usłyszycie, to się nie martwcie. To w tym domu normalne. W każdym razie, przechodząc jeszcze raz, podsumowując ten wątek kryzysu, nie bywa tak, żeby bez kryzysu rozwijać się tak po prostu. Zawsze jest też tak, że kryzys nas umacnia. Nieważne, jak bardzo go przeżyjemy, jeżeli zrobimy coś z tym dla siebie, jeżeli weźmiemy z tego wartość, zawsze wyjdziemy z tego silniejsze. Może nie na następny dzień, może nie za tydzień, może nie za miesiąc, ale za 2-3 miesiące zobaczycie różnicę. Jeżeli tylko zaczniecie działać i wierzyć w to, że rzeczy nie dzieją się przez przypadek i że czasem po prostu doświadczamy nawet trudnych emocji, że i tutaj na każdym polu, i właśnie takim singielskim polu przede wszystkim, przykładowo w randkowaniu, w czymkolwiek, jeżeli kryzys do Was przychodzi, to przysięgam, że musicie to przeżyć i musicie wziąć z tego jakąś lekcję. I każda lekcja ma dla Was znaczenie. Ja na przykład spotykałam się z mężczyznami, którzy właśnie bardzo naruszali moje granice. I czego mnie to nauczyło? No stawiania jeszcze mocniejszych granic, stawiania jeszcze bardziej na siebie. Bywało różnie, naprawdę. I przeróżne sytuacje się działy w moim życiu. Chrupko. Przeróżne sytuacje działy się w moim życiu i większość tych, które właśnie doprowadzały mnie do jakiegoś kryzysu, później doprowadzały mnie do o wiele większych rzeczy, więc cokolwiek dzisiaj czujecie w temacie kryzysu, jeżeli czujecie, że nie dacie rady, uwierzcie w siebie, dacie, ze wszystkim sobie poradzicie i nawet jeżeli czujecie się samotne, macie wrażenie, że nigdy już nikogo nie poznacie, to jest wszystko bzdura. Przysięgam Wam, dziewczyny, poznacie, zakochacie się jeszcze nie raz, będzie lepiej, będzie miło, wszystko Wam wyjdzie, tylko uwierzcie w siebie i weźcie po prostu te kryzysy za lekcje dla Waszego życia i za to, żeby naprawdę, że to Was buduje. W jakimś sensie na pewno Was to zbuduje. Obiecuję Wam to tutaj i teraz, tylko uwierzcie mi. Po prostu mi uwierzcie. Kolejna sprawa to, słuchajcie, zaufajcie swojemu ciału. Ono naprawdę Wam powie pierwsze, jeżeli przy kimkolwiek czujecie jakieś anxiety, czujecie, że się stresujecie, że to są niby motylki w brzuchu, to zaufajcie mi, że to nie są żadne motylki, tylko się po prostu bardzo stresujecie. I że ciało Wam wysyła jasny sygnał, że nie czujecie się przy tej osobie komfortowo i dobrze. Zastanówcie się, czy przy swojej najlepszej przyjaciółce też coś takiego czujecie. I ja wiem, że to jest porównywanie dwóch zupełnie innych relacji. Relacje romantyczne mają to do siebie. I nie mówię o stresie na pierwszej randce, wiecie,
bo idziecie po prostu spotkać się z typem, z którym widzieliście się tylko przez internet czy coś tam. Okej, tutaj jestem w stanie zrozumieć ten stres, ale jeżeli permanentnie czujecie przy kimś, wiecie, takie coś w brzuchu, jakieś takie... To jest stres i wasze ciało wam jasno o tym mówi. Ja na przykład czasem w ogóle mam tak, że po spotkaniach z niektórymi ludźmi czuję się, jakbym miała kaca, mimo że na przykład nic nie piłam. I ja to nazywam kac po ludziach. I wiecie, po jakich ludziach tak mam? No nie po tych dobrych, którzy dobrze mi życzą i którzy trzymają za mnie kciuki i mówią you go Ada i chcą dla mnie dobrze i mają najlepsze intencje, tylko właśnie, zwłaszcza po ludziach, którzy są toksyczni, którzy chcą mnie wykorzystywać i dopiero teraz się tego nauczyłam. I powiem wam, wcześniej jak byłam w związku, ja byłam mega naiwna i z jednej strony to jest piękna cecha, no bo ufałam ludziom, chciałam im ufać, chciałam, żeby oni, wiecie o co chodzi, żeby po prostu wydawało mi się, że cały świat ma dobre intencje i przysięgam, że przekonałam się o tym wszystkim, że to nie jest do końca prawda, dopiero w momencie jak stałam się singielką, zaczęłam być odpowiedzialna sama za siebie, zaczęłam o wszystkim decydować sama, zaczęłam decydować z kim się spotykam i tak dalej i poznałam bardzo wielu ludzi i mam wrażenie, że po prostu to jest moje przeznaczenie, że musiało tak się wydarzyć. No ale podsumowując, jeżeli wasze ciało, jeżeli czujecie taki mega stres, jakieś napięcie czy cokolwiek złego, zaufajcie temu. To są red flagi, które wyczułyście od samego początku i próbujecie je zignorować, ale wasze ciało wie, więc zaufajcie swojemu ciału i po prostu nie ignorujcie tego nigdy, bo przysięgam wam, że podziękujecie sobie i swojemu ciału, jeżeli po prostu weźmiecie to za pewnik, że tak jest, bez wypierania takich rzeczy. Ostatnie dwa podpunkty i ostatnie etapy mojego makijażu. Teraz dodajemy glow w ogóle mojej twarzy. Na końcu robimy rzęsy i usta i jestem ready. Ja, słuchajcie, kocham rozświetlacz i właśnie to są stare mega rozświetlacze. One mają 4 lata. Mam nadzieję, że są dobre, że nie są przeterminowane. Podpunkt 9 to jest, słuchajcie, zawsze stawiajcie na siebie. Tego ja się nauczyłam po pół roku, żeby zawsze na pierwszym miejscu po prostu stawiać siebie, swoje plany. Nawet jeżeli ktoś, jakiś mężczyzna chce na was wymusić, żebyście spotkały się z nim, a nie na przykład ze swoją przyjaciółką, czy nie szły na jakieś zajęcia dodatkowe, czy robiły cokolwiek innego, no a wy jesteście przecież zachłyśnięte, no bo to jest nowy typ, no i przecież fajnie jest umawiać się i randkować i w ogóle są te świeże emocje, no i wiecie, no wiecie same jak jest. Nigdy, przenigdy nie przekładajcie swoich planów. Po pierwsze, mężczyźni bardziej szanują kobiety, które właśnie nie przekładają swoich planów, tylko robią to, co do nich należy i to, co sobie zaplanowały, a po drugie, jeżeli przekładacie coś dla jakiegoś mężczyzny, to dajecie mu jasny komunikat, że on zawsze będzie mógł przekraczać wasze granice. Więc stawianie granic i właśnie stawianie na siebie to jest lekcja mega pokory. To jest w ogóle mega trudne, ponieważ wiecie, biją się takie dwa wilki, jak to się mówi, że z jednej strony chciałoby się oczywiście spotkać z kimś i mieć tę przyjemność i w ogóle wiecie, zignorować swoje obowiązki, ale z drugiej strony nie można tak od początku relacji, bo właśnie przyzwyczajacie kogoś do tego, że może w ogóle łamać wasze granice. Dobra, teraz bronzer, znowu lovely, ja powinnam być chyba ambasadorką tej marki. Dobra, lecimy. Więc pamiętajcie o tym, wasze granice, wasze plany to są wasze rzeczy, bo wiecie, dzisiaj facet jest, jutro go nie ma. Różni są ludzie, oczywiście nie życzę wam tego, życzę, żebyście znajdowały od razu piękną miłość i w ogóle, ale bazując na doświadczeniu randkowania, różnie bywa. Różni są mężczyźni i może was ktoś później zgostować, więc zawsze wasze plany, wasze priorytety powinny być na pierwszym miejscu. I nieważne, jak bardzo wydaje wam się to teraz egocentryczne, egoistyczne, złe, to nie jest nic złego. Macie święte prawo do życia własnym życiem i do swojego własnego rytmu i nie musicie się do nikogo dostosowywać. Promis. Dobra. Tuż do rzęs, słuchajcie, kupiłam Miss Sporty, a wolę zdecydowanie żółty, ale z Lovely. Ten tak trochę skleja rzęsy, a ten żółty z Lovely jest po prostu the best, ale one bardzo często mi się mylą. I pod punkt 10 maluje się, a później mamy ostatnią, finałową tutaj część. Ostatni podpunkt to uwaga, uwaga, bądź swoją najlepszą przyjaciółką. Ja na przykład miewam, słuchajcie, tendencję do karcenia się, że znowu po prostu się dałam, że znowu zamiast skupić się na tym, co dla mnie ważne, to się skupiłam na czymś innym. I
okej, okay, mówię przez cały ten film, skupiaj się na sobie i tak dalej, ale różnie bywa. Pamiętajcie o tym, żeby wybaczać sobie różne rzeczy. Jeżeli jesteście świeżymi singielkami, a nawet jeżeli nie jesteście świeżymi, to macie prawo do swoich emocji i macie prawo do błędów. I szanujcie siebie i szanujcie swoje emocje tak, jakbyście były swoimi najlepszymi przyjaciółkami. I jeżeli na przykład myślicie sobie, że coś się stało, płaczecie, to zamiast się za to karcić, smucić i tak dalej, przytulcie się do siebie i pomyślcie, no dobra, tak się wydarzyło, jestem smutna, mam do tego prawo. Jeżeli w swojej najlepszej przyjaciółce doradziłybyście uciekaj od tego typa, to bądźcie swoją najlepszą przyjaciółką także dla siebie i ucieknijcie od tego typa, jeżeli po prostu się nie nadaje. Nie kolekcjonujcie red flag, tylko po prostu bądźcie dla siebie dobre, bo wiecie czemu, dziewczyny? Bo przede wszystkim na to zasługujecie. Zasługujecie na to, żeby umawiać się z kimś, kto spełnia wasze oczekiwania, kto szanuje wasze granice, a jeżeli tego nie ma takiej osoby, to zasługujecie też na to, żeby pobyć same ze sobą i dać sobie te wszystkie dobre rzeczy same. Naprawdę. Świat się nie zawali i przysięgam wam, że poczujecie się lepiej, jak tylko sobie zaufacie w tej kwestii i jak tylko zaczniecie mówić do siebie, że się kochacie, że sobie wybaczacie, że macie prawo do błędów, że macie prawo do odpoczynku, że macie prawo się z czymś nie wyrobić, że macie prawo do wszystkich tych rzeczy. Traktujcie siebie jak swoje najlepsze przyjaciółki, bo przysięgam, że jesteście tego warte i tylko wtedy jakby bierzecie się do działania, zamiast gdzieś tam się użalać nad sobą, czy wiecie, czy płakać w rękaw, tak? Tak? Także to jest moja ostatnia rada, no i przechodzimy do wersji finałowej. Ja już tutaj umaluję rzęsy bez was do końca, ubiorę się, wyszykuję. Bardzo wam w ogóle dziękuję, jeżeli już tutaj dotrwałyście i mam nadzieję, że ten film będzie dla was wartościowy. Ale o tym wszystkim już na samym końcu. Dobra, witam was po przerwie. Zobaczcie, ubrałam się już. Taką sobie założyłam, słuchajcie, w panterkę, taki golfik, bardzo jest fajny, kupiłam go w lumpie w ogóle za jakieś grosze. I moje ulubione spodnie, słuchajcie, Levi'sy. Wiedziałam, że jak je kupię, to po prostu zmieni się moje życie. Przyszłam odgnieść sucharki i założyć kolczyki i właściwie dodać w sumie taki jeden ważny podpunkt, o którym nie wspomniałam wcześniej. Ja po prostu każdego dnia zakładam to, co mi się podoba. Wiecie, o co chodzi? Nie myślę sobie, czy muszę wyglądać jakoś basicowo, czy jakby sobie kto życzył. Codziennie noszę takie kolczyki i w ogóle no po prostu uwielbiam to i uwielbiam się tak stroić i naprawdę poprawia mi to nastrój. I wiem, że pamiętam, że pod ostatnim Get Ready With Me były różne komentarze na ten temat, że nie wszyscy tak mają i okej. Jakby rozumiem to i nie nakładam na was presji, możecie robić cokolwiek chcecie. Natomiast mnie na przykład taki właśnie wiecie, zakładanie takich kolczyków, ubieranie się, strojenie sprawia mi to ogromną przyjemność, po prostu bardzo to lubię i czuję się wtedy taka w 100% sobą, że nie muszę nic nikomu udowadniać, wiecie, tylko po prostu wyglądać sama dla siebie i czuć się sama dla siebie po prostu super. I to też daje mi mega taki power do działania, od razu chcę się robić różne rzeczy, bo jak siedzę taka zapiziała cały dzień w ogóle, no to zazwyczaj po prostu nic nie zrobię, więc wyglądaj dla siebie dobrze, to jest mega ważny podpunkt. Kurde, powiem wam, że nie wiem, czy wiązać te włosy, bo one całkiem spoko wyglądają, takie rozpuszczone, ale ostatnio w ogóle chodzę wiecznie w związanych. Nawet przygotowałam sobie scrunchie, taką welurową. Lubię, ale podobają mi się te włosy. Jakoś tak fajnie się ułożyła. Dzisiaj miałam mega basicowe mycie. Opiszę wam wszystko w opisie, także do wszystkiego dam wam linki. Nie, no chyba nie wiążę, chyba tak zostaje. Dobra, czyli pokażmy się jeszcze raz w pełnej okazałości. Jak wyglądam? Widać czy nie widać? Czy za ciemno? Fajne są te spodnie, kocham je, po prostu bardzo się cieszę, że się zdecydowałam je kupić i jaram się nimi na maksa. No po prostu są ekstra. Dziewczyny, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jest to odcinek walentynkowy. Pamiętajcie, żeby być swoją walentynką, żeby nigdy w siebie nie wątpić. Ja wam zawsze o tym mówię, ja wiem, że to brzmi często jak pusty frazes, jak jakieś w ogóle głupoty, ale przysięgam wam, że wszystko się ułoży, że naprawdę, jeżeli przeżywacie jakieś emocje, to po prostu dajcie sobie do nich święte prawo, musicie je przeżyć. I tak po prostu bywa. Bywa tak, że czujemy się różnie, czujemy się samotnie, ale pamiętajcie o tym, że ja też to przeżyłam i nagrywam o tym. I nie nagrywam tego po to, żeby się nad sobą użalać, tylko po to, żeby dodać wam siły. Żebyście czuły, że po prostu jesteście w powerze, że może być tak, że macie gorsze dni, że ja też takie miewam i wszystkie takie miewamy i to jest w porządku i tak powinno być. I to jest po prostu proces. Także trust the process, wiecie o co chodzi. Dziękuję wam serdecznie za
za dotrwanie tutaj do końca tego filmu. Mam nadzieję, że bawiłyście się dobrze. Pamiętajcie, żeby wracać do tego filmu, kiedy zwątpicie. Pamiętajcie proszę o łapkach w górę, o komentarzach, o subskrypcji mojego kanału. Bardzo chcę się rozwijać. To jest w ogóle moja największe marzenie na ten moment. Także jeżeli możecie podać dalej ten film, będę bardzo wdzięczna. No i co? Zapraszam Was też serdecznie na mojego Instagrama Adrianna Biarda, gdzie staram się być codziennie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki dziewczyny, trzymajcie się. Pa, pa, pa.